Szanowni Państwo, dobra wiadomość. Poinformowali mnie moi współpracownicy, że osiągnęliśmy poziom bezpieczeństwa w zbiórce podpisów wymaganych przez prawo do rejestracji kandydatury w wyborach prezydenckich w mieście Rzeszowie i nie zwlekając zatem dopełnimy formalności. Dopełni ich Tomasz Buczek, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców, Grzegorz Braun, Konfederacja. A ja korzystam z tej okazji, bo to jest pewna cezura, pewne kryterium w trakcie naszej kampanii, żeby podziękować koleżankom i kolegom za to, że tak energicznie wziąwszy się do roboty dopełniają wymaganych formalności i proszę o jeszcze. Proszę, żeby zbiórka podpisów, uwaga, nie ustawała, żeby trwała aż do chwili, kiedy nasz pełnomocnik otrzyma dokument, który potwierdzi rejestrację mojej kandydatury przez komisarza wyborczego. Korzystam też z okazji, żeby po raz kolejny, niestety jak do tej pory bez odzewu, żeby po raz kolejny wyzwać moich kontrkandydatów na pojedynek werbalny, rzecz jasna. Proszę, debatujmy, dyskutujmy, prezentujmy programy. Mój komitet z moim udziałem dokonał bardzo szerokiej i otwartej prezentacji ramowego programu wyborczego i czas najwyższy, żebyśmy debatowali, żebyśmy nie chowali się po kątach, żebyśmy nie zasłaniali się gadżetami i jakimiś skromnymi eventami wyborczymi. Debatujmy. To jest sól każdej kampanii wyborczej. Spotkajmy się na terenie i na warunkach uzgodnionych przez pełnomocników, sztaby, rzeczników komitetu. A mam nadzieję, że media rzeszowskie podchwycą tę ideę. Mam nadzieję, że media zwane niestety gołosłownie publicznymi wreszcie zaczną pełnić swoją rolę i stworzą płaszczyznę, forum do publicznej prezentacji programów i konfrontacji kandydatur, bo to przecież jest konfrontacja, która musi dokonywać się publicznie po to, żeby nasi wyborcy mogli dokonać aktu wyborczego nie pod wpływem chwilowych emocji, ale na podstawie realnego rozeznania sytuacji.